Dobra, więc witam Was. Dzisiaj chciałbym tak pokrótce omówić, jak zapisać ustawienia użytkownika, nie w jednym, ale w kilku plikach. Każdy plik jest do takiego osobnego ustawienia. Więc tak. Zacznijmy może od języka. Więc tak, options page. I to jest tak, że nie wiem czemu zmienne nie chciały tutaj działać, więc musiałem po prostu zrobić labela, który jest niewidoczny. I w odpowiednim momencie gra ustawia tam odpowiedni tekst. Na przykład jeśli jest naciśnięty przycisk w rubryce z językiem English, no to w tym labelu ustawia się tekst EN, tak jak jest tutaj napisane. Hiszpański, no to ES. I w funkcji zapisu jest właśnie brany tekst tego labela i zapisywany do pliku lang.save. Jak widać, tutaj nie ma funkcji ładowania, ona jest w stanie intra. Zmienne loaded lang to jest parse json load get line, czyli to co tak jakby to co Godot jakby powiedzieć weźmie i wyciągnie z tego pliku, tak to można chyba najprościej powiedzieć. Jeśli ta zmienna będzie równa en, no to zmieni się cały język w całej grze na angielski, es na hiszpański, de na niemiecki, pl na polski, it na włoski, peta na portugalski, fr na francuski. Potem pokażę, jak to działa w praktyce, że tak powiem. Następną rzeczą jest interfejs. Więc tutaj interfejs jest zapisany. Więc tak. Tutaj są po prostu zmienne, z czego każda równa się innemu, tak jakby temu no, interfejsowi, pliku film. I tak, tutaj też musiałem się bawić z labelem. I tak, jeśli jest nacisnięty przycisk blue, to tam tekst ustawia się na blue i jest zapisywany. No i tak dalej, w innych, z innymi tematami. Interfejsami też się tak dzieje. Funkcja ładowania to też jest tak jakby brany ten plik, właściwie to jego treść jest brana i kopiowana do, że tak powiem, do gry. No i jeśli treść pliku to jest w cudzysłowie yellow, no to temat graficzny, znaczy może interfejs ustawia się na żółty, yellow. Tak i o. Następna rzecz. Stacja zysku mi się otworzyła. To tak.
język już był, teraz ustawienia graficzne. Więc tak, tutaj nie ma żadnej funkcji zapisu. One są w tych po prostu oddzielnych Haybox kontejnera. No i to jest na bardzo prostej zasadzie. I właściwie te skrypty są zduplikowane, jedynie wniosą w nich odpowiednie zmiany, tak żeby to się poprawnie odczytało. Więc tak, w funkcji co klatka jest zapisywane, jeśli check button jest na on, no to włączy się Vicing. Nie wiem, jak to się wymaga. Jeśli nie jest, to ten Vicing się wyłącza. I no i funkcji zapisu jest tak, że po prostu gra zapisuje do pliku, czy check button jest naciśnięty, czyli true albo false. No i w ładowaniu, jeśli jest true, no to check button jest set preset true. W przypadku false jest tak samo. I tak jest w przypadku każdego innego tego boxa. No jedynie FPS jest troszkę inaczej zrobione, bo on musi emitować sygnały. Tutaj widzę, że czegoś nie dopisałem chyba. No i jeszcze warto zapisać czasami głośność niektórych elementów, niektórych, że tak powiem, elementów audio, czyli wartość po prostu tych volume barów, znaczy są ogólnie hey slidery, ale to i wszystko właśnie wygląda podobnie jak w innych przypadkach, tylko że tutaj jest zapisane value dla danego high slidera i w ładowaniu jest cała zmienna, jest stringiem, dlatego że potem go do tego wywaliło przy odpalaniu tego. No i tutaj musi być float, string loaded, settings, bo wartość musi być, że tak powiem, przekonwertowana na floata. I to jest audio server set bus volume. W przypadku volume bar jest to ID 0, w przypadku music bar jest to ID 1, w przypadku SFX bar jest to ID 2. No i jeśli chodzi o zapisywanie różnych rzeczy, to jest tyle. Więc co, odpalmy grę,
Jak widać, tutaj jeszcze żadnych ustawień, tutaj powinny być wszystkie ustawienia, tutaj jeszcze nie ma. Znaczy pliki z ustawieniem. To musi być coś z globalcami. Więc tak. Thank you.
Nie, Deoni bot, to może dam jako komentarz. Dobra. No jestem zaskoczony, bo tutaj nie powinno czegoś takiego być. To co to jest w ogóle? Pamiętam, nie wiem, że może być błąd. Ale no działa to. Mogę powiedzieć, że to działa. No, szybko przejdę do następnej rzeczy. Tak, jest jeszcze możliwość, żeby w trakcie gry odtwarzała się muzyka użytkownika. No i dzieje się to w taki sposób, że po prostu znaczy najpierw to trzeba włączyć te apty zaawansowane i wtedy w Music Boxie pojawi się menu, button i alignment. I no, jeśli menu button zostaje naciśnięty, to pojawi się file, dialog. No i jak zostanie wybrany pap, no to w Line Edit tekst zmieni się na pap, audio server wyciszy bas 1, czyli to jest bas z muzyką z tła poziomu, muzyka z poziomu, że tak powiem. Stream o nazwie Custom Music, który jest tutaj, będzie miał umieszczony stream LoadPath i te będzie i go odtworzy. No i będzie działał tak jak będzie działać tak jak po prostu muzyka z tłumacza, może będzie się też z
wstrzymywać, kiedy jest włączone menu pauzy, widoczne menu pauzy. No i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Papaszki.